Święty Konrad z Piacenzy urodził się około roku 1290 w zamożnej włoskiej rodzinie. Za młodu obrał sobie zawód rycerski. W roku 1313 w czasie polowania rozpalił ognisko dla wypłoszenia zwierzyny i wywołał pożar. Nie zdawał sobie sprawy, jaką klęskę żywiołową wywołał tym czynem. Namiestnik Piacenzy skazał na śmierć przypadkowo przyłapanego w lesie człowieka, podejrzewanego o umyślne spowodowanie pożaru lasu. Gdy Konrad się o tym dowiedział, natychmiast zgłosił się do namiestnika i wyznał swoją winę. Wynagrodził także pieniężnie wyrządzoną miastu szkodę. Oddał na ten cel cały swój majątek. Wydarzenie to stało się przełomem religijnym w życiu jego i jego małżonki, która wstąpiła do klasztoru klarysek w Piacenzie. Konrad natomiast zaczął prowadzić życie wędrownego ascety. Wstąpił w roku 1315 do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Jako pielgrzym pokutny nawiedził wiele sanktuariów Italii. Wreszcie w roku 1343 osiadł jako pustelnik w Dolinie Noto na Sycylii, gdzie wiódł życie pełne wyrzeczenia. Posiadał dar prorokowania. Zmarł 19 lutego 1351 roku. Pochowano go w Noto w kościele świętego Mikołaja. Grób jego był licznie nawiedzany, dlatego w roku 1485 jego śmiertelne szczątki umieszczono w srebrnej trumnie. Papież Urban VIII zatwierdził jego kult dla diecezji syrakuskiej w roku 1515. Następnie w 1544 rozszerzono ten kult na całą Sycylię, a także na zakon franciszkański. Jest patronem osób cierpiących z powodu przepukliny. W ikonografii przedstawiany jest jako franciszkański pustelnik lub starzec z jeleniami i innymi zwierzętami. Jego atrybutami są krzyż, dyscyplina, czaszka i księga. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przykład Twoich świętych pociąga nas do lepszego życia. Spraw, abyśmy nieustannie naśladowali cnoty świętego Konrada, którego pamiątkę czcimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kyrie eleison.